Hey, you wait. No serio. Stand still, please. Nie stoję spokojnie, nie stoję spokojnie. Zaczynam w tym samym miejscu, co skończyłem i witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Sherry, dziś kolejny odcinek z Drug Dealer Simulator. Nie przedłużając, dzisiaj klepanie hajsu po raz kolejny. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ile tego będzie. A jeżeli będzie sporo, no to kolejna kryjóweczka już czeka i czeka, aż będę miał 10 poziom i wejdzie kolejna substancja do mojej kolekcji. Zaczynamy. Oczywiście przed wyjściem wypadałoby zapisać grę. Przed wyruszeniem w drogę należy zapisać grę. I co? I ogień. Co ja tu mam? Bardzo dużo mam towaru. I ogólnie udam się na stary rynek, bo wszyscy klienci znajdują się tutaj. A potem udam się na starówkę. Dostałem protipa, że na takim straganiku stoi gdzieś pani, która sprzedaje słoiczki. I ciekawe, czy to jest prawda. Będę to sprawdzał. Za niedługo. O, siema, 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 siema. Jesteś kimś, kogo szukałem. Ciebie też szukałem. Dwójeczka, proszę. I tu jest ostatni klient. O, ale poki trani, ale poki trani. Czy to warto, czy to warto? Proszę bardzo. Tu mamy sprawę załatwioną. O, jest! Faktycznie! Miał rację. O. Średni słoik. I tak, ogólnie to tych średnich słoików wezmę sobie z 3. Główne mieszkanie. Sklep na starym rynku. Poczekam, aż oni przejdą. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczą. Bo jak przejdą i nie zamknę tego okna, to możliwe, że jestem zajęty i oni nie mogą mnie jakby zaczepić. Dobra, jest trochę ciszej. Oni chyba stoją i na mnie czekają, bez kitu. Dobra, nie widzę ich, więc od razu wjeżdżam na chatę. Okej. I tutaj powinienem w końcu mieć pierwsze słoiczki. Ustawię je tak. Dla każdego coś dobrego. I teraz otworzę stację roboczą. To wrzucę tutaj. 20 zmieści się idealnie. Co tu jest? Oj, dobra. Ekstazy będzie. Tutaj dodaj substancję i będzie to niebieska dyszka. Co ja będę potrzebował? A, tam odebrać tylko pieniądze, tak? No dobra, no to nie ma lipy. Zapiszę grę i wyjdę. O, 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 chodź, 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 kolego, chodź. Masz tu mały prezencik. No i dobrze, będę może miał nowych klientów, co w sumie... Na to liczę trochę. I pójdę na ten sztynk na chwilę, ponieważ chcę zobaczyć, czy tutaj nie ma też jakichś klientów i chciałbym potagować. O, właśnie. Potrzebuję wszędzie nowych klientów, więc w sumie im więcej, tym lepiej. I to jest ostatni możliwy dla mnie na tą chwilę. Ale zarąbista wrzuta. Dobra. Chyba zużyję, a nie, bo ja mam 5 spray, aż to tak szybko tego nie zużyję. Ale mogę potagować, a co tam. Żeby widzieli. A to Pablo! Tak wygląda trochę jak Pablo. Mam nadzieję, że się nie mylę. Także jest nasz Pablo. Tam są policjanci, to komuś wrzutę otaguje. A co tam? Sherry jest wszędzie.
O, w komentarzach możecie też dać znać, czy z wybranych wtedy wszystkich możliwych grafik ja wybrałem tą najfajniejszą, bo mi się chyba najbardziej ze wszystkich podoba. Jest po prostu przekot. Przekot. Komu jeszcze trafiła do gustu, może dać znać właśnie w komentarzach. I komu nie, to też. Czemu nie? Będę czytał wszystko i oczywiście jesteśmy tolerancyjni, więc jak komuś się nie podobała, to może napisać, że mu się nie podobała, a potem odsubskrybować kanał i odejść. No oczywiście cisnę bekę. O, dostałem zamówienia. Kolejne jakieś. Tutaj mam maksa. A, ja i tak nic przy sobie nie mam, to mogę sobie tak biegać. O, tam jest pan, tam jest policja, a ja idę i tak po hajsik. Po hajsik, który mi się należy za moją ciężką pracę. Tam w ogóle stoi typo, który wygląda jakby chciał coś, ale nic nie chce. A, to typiarka nawet, to jeszcze lepiej. Panowie policjanci, nie widzieliście mnie, ja was też nie widziałem i się bardzo z tego powodu cieszymy, zarówno wy jak i ja. O, dawaj hajs. Muszę uzależnić od swojego towaru nowych ludzi. A kolejną rzeczą, która będzie w sumie ważna, to tą budę. Gdzie jest w ogóle buda? Buda jest tutaj, przy stacji benzynowej. No to tam będę akurat mógł się pobujać chwilę. Bo w sumie to jest w miarę spoko miejsce. A, pewnie... A nie, jeszcze nie dostałem informacji na temat... Tak, przesyłki. Tak, poproszę hajs. Białe w postaci 17 gietów. Okej. Kolejne 4. Białe znowu. Speed. Dobra. Ile ja tu mam? Bo... O Jezu, nie to. Bo raczej mi tu niewiele zostało. Okej. Zapakuj. I mamy tak, czwórkę, dwójkę, dwójkę, tak? Więc stąd to najlepiej wziąć po prostu... za dużo chyba. Tak, no oczywiście, że za dużo. Tu tylko dwa mogę wziąć. Jak sta za jeden get, to się nikomu nie będzie chciało po to latać. No i sporo amfetaminy. Amfetamina ma dopiero do mnie przyjść. Wskaźnik ekspozycji. Wskaźnik ekspozycji dorasta z każdą nielegalną aktywnością, wliczając sprzedaże, pościgi i aresztowania. To wpływa na ogólną widoczność twoich działań. Wyższa ekspozycja skutkuje większą ilością policji na ulicach i wyższą szansą przyciągnięcia uwagi DEA. Policja może również stać się bardziej podejrzliwa. Wskazówka. Działania nocą obniża wzrost tego wskaźnika o 50%. Okej. Okay. Czyli powinienem czekać do nocy, to trochę też bez sensu. Ogólny wskaźnik ryzyka. Wzrasta z każdą ryzykowną sprzedażą, pościgiem i ryzykowną decyzją. Ogólny wskaźnik ryzyka podnosi szansę na bycie okradzionym, zaatakowanym oraz nalotu DEA. Ktoś mnie może okraść? Ktoś może... wjechać mi po prostu z buta albo coś i zabrać mój towar, bo jakiś inny klient? Może to również wpłynąć na to, jakie otrzymujesz oferty biznesowe. Chcesz utrzymać go najniżej, jak się da. Tutaj mam dwie amfetaminy. To sobie tutaj zapakuję. Podejdę do niego. Kasa, idealnie. Okej, okay. I teraz udaję się bezpośrednio do kolejnego klienta. Moje wrzuty na razie są widoczne. Z opony tira, spoko. Siemka, mam dla ciebie mały prezent akurat, skoro tu jesteś. I dla ciebie też coś będę miał. Tak, na szczęście dla ciebie coś będę miał. Gdzie jest skrytka teraz? Skrytka jest za komisariatem policji. God, why? No ale nic, i tak tam będę musiał iść, nie ma wyjścia. Ale na razie pójdę sobie do tego delikwenta, mam nadzieję, tak, on brał zawsze... A, on brał zawsze większą ilość amfetaminy. Nowa płatność socjalna, sprawdź... O, czy ja dostanę teraz pieniążki za bezrobocie? Jeżeli tak, to mnie to bardzo cieszy.
On tylko dwójkę przy sobie, w sumie to mnie do więzienia za to nie wsadzą. Ale po co kusić los? Idę po przesyłkę w takim razie chyba. No dobra, to skoro jestem tutaj... O Jezu, ale żeś mnie typie wystraszył. Muszę iść do klienta, a nie do dealera, czyli do ciebie. I dla ciebie mam chyba to, pewnie. Dilcio czeka na amfetaminę i jeden klient czeka na amfetaminę. No serio. Nie stoję spokojnie, nie stoję spokojnie! No to ciągnij. Po co żeś mnie w ogóle zatrzymywał? No i dobrze. No i dobrze, teraz... On tu pewnie przyjdzie. Bo nie ma co robić. Pójdzie za mną, bo mnie śledził. Oponatira, tutaj. O kurczę, ile tego shiteksu. Nie mogę zmieścić tego przedmiotu? O! No i dobrze. Muszę wiedzieć, gdzie jest B. Żeby móc wyrzucić w razie czego plecak. Nie strasz. Dobra. To w takim razie na Hausen. Czy na Hause? No Hause chyba. I teraz tak. Wyciągam wszystko, co powinienem mieć. To 20 kietów amfetaminy, Boże. Jakie to skarby tu są. I teraz tak. Wróć do narkotyków. I w sumie, no. To sobie wezmę. A nie, bo to 8. To nie jest 1. To też położę. Duży słoik zawiera 14 gietów. Dobra. Czyli wszystko. Okej. I w sumie stąd wezmę to i to. To tu została 8, to wezmę i też będzie może na bejta, na przynętę. Jestem tak obładowany, że jak mnie złapią, to ja już nie wyjdę na wolność, nie? To już nawet nie ma na co liczyć, to już po prostu jest dożywocie. Taki Pablo to pikuś. Dobra, czyli tutaj mam pierwszego gdzieś, leszcza. Jest. Ty masz hajs dla mnie? 18, dobra. Przynajmniej szybko się tego pozbędę, bo tego jest sporo. No i git. Teraz 17. 1253 expa. No nice w sumie. Pozbędę się tych największych ilości, żeby potem już nie było tak gorąco. Jasne. 17. To i to. Poszło. Tu gdzieś była policja. Chodź. Masz przysmak za darmo. Dostępny nowy narkotyk. Metamfetamina. Jej! Jak tu ładnie idzie wszystko, pięknie, dobra. I teraz na drugą stronę, tak? Czyli zahaczyłbym o tego, a potem poszedł w tą, czyli muszę wyjść na ulicę. Czy tamten to też policjant? Chyba tak, ale nie jestem pewien. Dlatego nie będę z góry oceniał. Ja nie jestem tym, co z góry ocenia. Seba jest tutaj. Seba chce amfetaminę zawsze i to w sporych ilościach. W sensie jak na detalicznego klienta. On tak 4, 6. No właśnie. Więc masz swoją amfetaminę.
Po tobie to chociaż nie widać, że jakiś krzywy jesteś. Dobra. I teraz tam na sztynk trzeba wbijać. Szpreje zostawiłem w oponie, więc będę musiał po to wrócić. Ale na razie te szpreje to najmniejszy problem dla mnie. Gra jest trochę jeszcze tak nie do końca zoptymalizowana, jak widzicie. Lekkie szarpanie czasami lubi się pojawić. Ale dobrze się gra, więc nie ma lipy, nie? Dwójeczkę, proszę, dla ciebie. Ja lecę w teren dalej. Co dla ciebie? Dwójeczka. No, po takie rzeczy to się nie opłaca latać. Jak ja to zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? Poczekaj. Zara, będziesz miał co chcesz. Marihuana tu dyszka leży? Spoko. Sektor B. Policja otworzyła blokady na sektor B getta. Punkty kontrolne są strzeżone przez policjantów, więc by przemycić kontrabandę przez mur, będziesz musiał znaleźć alternatywkę ścieżki na drugą stronę i z powrotem. Okej. Dystrybucja... Ej, wygląda na to, że policja otworzyła blokady. Zajebiście, jedziemy obczaić sektor B. Dystrybucja w sektorze B może być skomplikowana. Będziemy potrzebować nowej strategii kryjówki. Okej. Ale weź pod uwagę, że policja trzepie każdego, kto przychodzi. Więc jeśli potrzebujesz przenieść coś nielegalnego przez ten mur, coś musi być... Cóż, musisz być, być bardziej kreatywny. Kurde, wszędzie informacje. Dobra, słuchaj, napiszę do ciebie niedługo, koleś. Rozwiążę twój problem z obrotami, o którym cię ostrzegałem. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Spotkasz się z nim, przynosisz gotówkę, a on robi swoją magię. Wyjaśnię ci szczegóły osobiście, narka. Pranie pieniędzy daje ci legalne wpływy na konto. To pozwala ci dokonać więcej zakupów kryjówek, jak i sprzętu lub mebli w postaci niezauważalnej. Zanim pójdziesz się spotkać z tym kolesiem, lepiej sprawdź coś tam. Sprawdź sklep Jaya w sektorze B. Dobra. Zanim pójdę, to ok. Ale na razie to muszę wziąć to i to. I teraz muszę wziąć to. Dodaj substancję. Szkoda, chyba że... Czekajcie. No bo dobra, jest za późno. Bo chciałem zobaczyć, czy dwie samarki da się ze sobą łączyć. Dodaj substancję. Zapakuj produkt, dwa razy po dwa. Jest git. Co ja muszę jeszcze zanieść? Dwójkę, dwójkę. Czy ja to wszystko mam przy sobie? Mam. Nie. Czego mi jeszcze brakuje? A nie, dobrze. Wiedziałem, że mógłbym to wykorzystać, ale to zrobię inaczej. Zapakuj produkt i trzy razy po jeden. Okej, tak na szybko, bo widziałem klienta tutaj, który już sobie gdzieś poszedł. Cześć. Dobra, tu nikogo nie ma. Więc ty chciałeś raz dwójkę, to proszę cię bardzo. Gdzieś tu jest jeszcze klient. Tu jesteś. Ten to wygląda na zmarnowanego trochę. Op! Jezu, chciałbym go oszukać. Pyk, proszę. O, jabłka. Tak sobie ktoś zostawił. Okej. Została mi dwójka i to. Sprawdzę sobie stan konta bankowego, bo dostałem zasiłek. No, 300 chyba. Nie, 250 wpadło. Jakoś tak. Dobra. I akurat jestem na czysto prawie, że. Tylko znalazłbym jeszcze dwóch klientów. I... Zanim przejdę, to zrobię jeszcze tak. Wyrzucę plecak, pozbądę się Shiteksu na jakimś terytorium. Tam jest policjant, chociaż on poszedł z drugą stronę.
Nie chcę wpaść, ale chciałbym znaleźć klienta. O, właśnie. Von. Von. No może być i von w takim razie. Dobra, tam jest klient. Potencjalny. Proszę. Tamten sobie poszedł. Ona nie chce. No, za bogata ta dzielnica to nie jest. A szkoda. No ale dobra, mam jeszcze jedno, to gdzieś przy okazji rozdam. Może ktoś będzie chciał. O, no i bomba. I idę na sektor B obczaić, co się dzieje. No i max szacunku, wszędzie git. Dobra, trzasnę sektor B. On tak stoi, a to ten, zapomniał do domu wejść chyba. Już przywalił przed wejściem, nie? I co ja miałem zrobić? Gdzie ja miałem iść? Dobra, nic przy sobie nie mam, nawet gotowy. Elo. A, same nielegalne rzeczy mam przy sobie. Dobra, i teraz tak. Sklep Jaya, tam zajrzę. No już przeszukałeś. To arrest and take your shirt. Tak sobie chodzę, żeby rozejrzeć się, co się dzieje. No, nowa dzielnica. O, bar jest. Taka trochę zdezelowana ta fura, ale ujdzie. Można by było mieć. Dobra, tu jest sklep. Okej. Czego potrzeba, młody człowieku? Duży plecak. To sobie chyba ogarnę. Torba sportowa. Ciekawe, czy jest coś, co przyciąga mnie uwagę. Bitcoiny. Kryptowaluta używana w Shady.com. O! O! Podoba mi się to. Zobaczymy, jak to będzie działało. Może będzie fajnie działało. Elegancka walizka. Tylko chyba musiałbym się przebrać najpierw. Ciekawe, czy... Ej! W takim razie mnie to zaciekawiło. Jeżeli będę mógł się przebrać na przykład za dżentelmena albo coś, no bo wątpię, że dresik z walizką był biznesmena, będzie bardzo wiarygodną osobą. Ale dobra. Okej. Okay. I co dalej? Dostępne punkty. Chyba polecę w staminę tym razem. Uzależnij 5 klientów od swojego produktu. Znajdź alternatywkę... No debile, no jak ja nic przy sobie nie mam. Drugs or weapons? Dobra, lecimy dalej w takim razie. No i idą za mną. Uwzięli się chyba. A, i mam przejść jeszcze przez te inne punkty prawdopodobnie, kontrolne. Tu jest jeden. Nie, to przy tym byłem. O, tutaj jest otworzony. Otwarty. A, i będę musiał zajrzeć również do Ediego. No, tu jest potencjalny klient, idzie w dobrą stronę, więc może skoczę po jakąś jedyneczkę i mu dostarczę, bo w sumie warto. Warto mieć po prostu, im więcej klientów, tym lepiej. Cokolwiek, z czego mógłbym zrobić jedynkę. A, dam mu amfetaminę, a co tam? Zapakuj produkt. Bardzo jest źle, że się tym kółkiem rusza, nie? Tym kółkiem nie powinno się ruszać, bo ja mam akurat bardzo problemy z tym kółkiem, w sensie scrollem. I korzystanie z niego przyprawia sporo kłopotów i nie jest precyzyjne. No dobra, proszę. Masz sampla za free. I teraz ogółem muszę tak, spłacić jego, ogarnąć hajs, no zacząć zarabiać. Odblokowujemy jeszcze metamfetaminę. No i co? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, co sądzicie, czy wam się podoba. Oczywiście docencie moją regularność oraz moje starania, w które wkładam, aby nam wszystkim oglądało się lepiej. No i co? Tradycyjnie kończymy w kryjówce, więc wiśnia szyryki. Do zobaczenia w następnym odcinku z Drug Dealer Simulator, PC Building Simulator oraz ze szkerików.
Na razie.